Dzień dobry i witam serdecznie moi drodzy w pierwszym odcinku z właśnie Enshrouded, tak jest. Prosiliście na Discordzie, żebym rzucił okiem, no oczywiście, że rzuciłem okiem, ponieważ wczoraj, 24 stycznia o godzinie 16.01 ten tytuł został przeze mnie oczywiście nabyty jak najbardziej. Miał trafić co prawda na kupkę wstydu, bo nie miałem za bardzo czasu, ale myślę, kurde, zakrzywię czasoprzestrzeń i będzie seria z Enshrouded na 100%. Co to w ogóle jest to Enshrouded, moi drodzy? To jest survival, tak jest, oczywiście, to może być survival, bo co też innego Jaworski może grać. To jest survival w otwartym świecie z budowaniem bazy, z ciekawą fabułą, z ciekawą przygodą. I nie jest to gra soulsowa, tak jest, tu nie ma hardkorowych wyzwań, tak jest, więc no, jeśli ktoś nie lubi takiej lightowej rozgrywki, no to cóż, ja mogę poradzić. No, ale oczywiście dobrze byłoby sobie oczywiście stworzyć postać, tak jest, jakiegoś Jaworskiego. No nie, stary, to jestem ja jakieś 140 lat temu. To nie tak działa. Dobra, czekaj, jakiegoś chłopa by tu było trzeba wybrać, myślę sobie. Oczywiście Enshrouded, kto nas tym uraczył? Jak się nazywa studio? King Games, tak? King Games, tak się nazywają te ziomeczki, które uraczyły nas tym tytułem. Ja brałem udział jakieś chyba półtorej roku temu, tak mi się dobrze wydaje, jak dobrze pamiętam, a z moją pamięcią różnie bywa, brałem udział w zamkniętych beta testach. No wtedy, no cóż, jak to z betami bywa, no szału nie było. Zresztą nie, no dużo bubli i tak dalej, no ale po to w końcu są właśnie beta testy. Czekaj, pokaż fryzurę. No dobra, niech zostanie taki ogon. Co tu tutaj mamy? Kolor kudeł. Nie, rudy jest fałszywy. To jest za jasne, to jest za ciemne. O, taki może być. Dobra, Brodzisław jest, kolor brody. A dajmy sobie też taki brązowawy. Głos, proszę bardzo, daj głos, Szarik. O, dokładnie, stary. Groźny bardzo taki. Dobra, dawaj, jesteśmy oczywiście Jawor, no bo jak mogłoby być inaczej? Utwórz, graj, jasne. I oczywiście prywatnie możemy sobie założyć rozgrywkę lokalną z naszymi znajomymi lub też dołączyć do gry sieciowej, co jest bardzo fajne, ale no, żeby nie było, że wszystko jest takie piękne i wspaniałe, no to jak najbardziej już pierwszego dnia, wczoraj dokładnie, siedząc na grupie Discordowej, właśnie Enshrouded, no 16.15, może 16.20. No się zdało, że ludzie tam zwariują po prostu. Ło, serwer mi nie działa, ło, wybuchło i tak dalej. Oni od wczoraj zdążyli chyba wrzucić ze 4 łaty, z tego co wiem, na Steamie, to na pewno. Czekaj, Jaworland, tak jest, tak się będzie nazywała moja kraina. Gotowe. No i nie, stwórz, mam, graj. Oczywiście, że graj. Dobra, teraz można rzucić nieco okiem na fabułę. O co to się w ogóle rozchodzi? Czy jesteśmy, kim jesteśmy, gdzie jesteśmy, co jesteśmy i tak dalej, nie? Dawno temu jakiś wędrowiec przyniósł eliksir. To było lekarstwo, błogosławieństwo oraz broń. Cokolwiek by to miało znaczyć, nie mam zielonego pojęcia. Niegdyś ukryty przez pradawnych, jego potęga została uwolniona. No wiadomo, coś musi zostać uwolnione, żeby coś mógł szlak trafić. No, zazwyczaj tak jest, nie? Władza, nieufność, pragnienie czego. No, standardowo, nie? Daj coś cennego ludziom, to się zaczną o to tłuc, nie? Ludzkość wykopała studnię eliksiru, rozdzierając ziemię i siebie nawzajem, aby zaspokoić swoje pragnienie. No, już jakby historia stara jak świat, nie? Eliksir i krew, kropla za kroplę. No ludzie się zaczęli po prostu naparzać między sobą, no. No i do tego jeszcze gratis. Ale z głębin studni do Doliny Żarów kradła się nieprzewidziana klątwa. I tu się zaczyna ciekawie. Mgła. Shroud. Niszczycielskie opary pożerające wszystko na swojej drodze. Czyli w sumie Enshrouded to jest co? Omglony? Zamglony? Coś w tym stylu? W obliczu nadcierającego upadku ludzie i pradawni zjednoczyli się, by stworzyć dzieci żaru właśnie. Czyli my jesteśmy takim dzieciem żaru. Tak, jestem żarowy Jawor. Okej, niech będzie. I nadszedł mój czas. No wspaniale. Ogólnie to wygląda tak, że bardzo ludzie chwalą sobie ten tytuł. I to już z beta testerami też wieloma gadałem wtedy.
Najbardziej podoba im się eksploracja. No co mnie nie dziwi, bo świat wygląda faktycznie ładnie. Nawet zacnie bym powiedział. I do tego, czym byłem bardzo zaskoczony, to optymalizacja tego tytułu. Ja myślałem, że będzie biednie, wiecie, że FPS-y będą leżały i kwiczały, bo pamiętam, że już przy becie były z tym problemy, ale widzę, że no, chłopoki dały radę. Dobrze, bądźmy grzecznym graczem i słuchajmy, co ma nam do powiedzenia samouczek. Nowe miejsce. Proszę bardzo, co ty jesteś? Obcuj z płomieniem. Dobrze, poobcujemy tutaj z płomieniem. Twój sen był zbyt długi, dziecię płomienia. Dolina żaru upadła, pochłonięta przez mgłę. Teraz niegasnący płomień wzywa cię. Znajdź odpowiednie miejsce pośród zniszczonego świata i zbuduj tam ołtarz płomienia, aby zyskać schronienie przed ciemnością. No wspaniale. Przepis odblokowany, ołtarz płomieni. No dobra, no to idziemy. Jesteśmy, tak jak mówię, grzecznym graczem. Klikniemy sobie J. Co my tutaj mamy? Świat, dziennik, wytwarzanie, plecak, postać, umiejętności. Tak jest, bo możemy zdobywać poziomy. Mamy zadanie. Zadaniem jest właśnie dotrzyj do, na równiny. Dobrze, to jesteśmy grzecznym graczem. Ruszamy i patrzymy. Dzień dobry, bardzo witaj w świecie. Jaki ty ładny, jaki ty śliczny. Widoki rozpościerające są bardzo zacne. Co widzimy? Co patrzymy? Tu już widzę. O, co tu jest? Czeka na ciebie ogromny świat, pełen tajemnic i niebezpieczeństw. Naciśnij I, by zobaczyć postęp swoich odkryć. Proszę bardzo, widzę postęp. Na razie żadnego. Dziękuję bardzo za informację. O, tu jakiś chłop, chyba się mu nieco zdrzemnęło. Nawet tak na śmierć bym powiedział. Książeczka. Co to jest? Nowa strona z wiedzą o świecie, ogólne teorie alchemii. 10 doświadczenia. Wspaniale. Czyste światło spowija wiedzę o pradawnej rasie i chroni ją w gorejącym rdzeniu. Ta wiedza przekracza moje wyobrażenie. Mógłbym gapić się w ten ogień godzinami, poszukując odpowiedzi i nasłuchując szeptów, ale ich nie ma, z wyjątkiem hipnotyzującego głosu, który przemawia tylko do zrodzonych z płomieni. Czyli chyba, nie wiem, czy zrodzone z płomieni to, że ja, czy zrodzone z płomieni to są ci tam pradawni. Szkoda, myślę, że nasze rozmowy byłyby niezwykle pouczające. Baltazar. Wspaniale, Baltek. No to się pogapiłeś w płomień. Nie wiem, czy to chodzi o to, tu tą wieżę? Trudno powiedzieć. Ale tak jak mówiłem, wygląda to ładnie. My się musimy dostać... Aha, tam, że są równiny. Tam, o, to takie ta czerwona łuna. No dobrze, to raczej tędy na dół nie zejdę. O, bardziej bym powiedział, że tu jest odpowiedni kierunek iścia. Zresztą ta dziura w ścianie, no właśnie. Ognik jeszcze jest. Ognik, zapalacz. A tu jest skrzynka, proszę bardzo, dawaj skrzynkę. Skrzynkę lubimy. Co tu mamy? Pochodnie oraz bandaże. F, weź wszystko. Pewnie, że zabieram wszystko. A tu? O, więcej bandaży. To się może przydać. Pochodnia również. Dobra, nic więcej tu nie mamy. Wchodzimy do tej jakże mile wyglądającej kopalni. A to jest jeszcze jedna pochodnia. Świetnie. Więcej pochodni. No, ciemno, tak bym powiedział, tutaj jest troszeczkę. O, ogniki się tu odpaliły. O kurde, fajnie. Dobra, super, że tak działa z oświetleniem, że nie trzeba się tutaj gdzieś czołgać po totalnej ciemnicy. A co my mamy tutaj? Użyj narzędzia do przeobrażania terenu lub materiałów wybuchowych, aby utorować sobie ścieżkę poprzez gruzy. Kulami wybuchowego proszku możesz rzucać, wybuchając beczki, detonuje się z odległości. Co? Tu mam jakieś... proszę, kula wybuchowego proszku, dawaj. Kurde, już szybko na dzień dobry takie rzeczy. Kurde, panie, no dawaj, pewnie, że spróbujemy, jaha, że tak. I chydź mu tam bombę. Kurde, panie. No, ładna dziura. Okej, spoko. Spróbujmy jeszcze raz. Czy to można, czy tam się... Weź mi ten napis sprzed ryja. Czy tu się można bardziej przebić? Została mi jeszcze jedna kulka. A w sumie, dobra, tej już mogłem nie używać. Ja, panie, już skarby, już skrzynka. Co tu mamy w tej skrzyneczce? Tomahawk, o cię proszę, już takie znalezisko, pewnie, że biorę. Kurde, panie. O, kolejny gość. Zdrzemnęło mu się tu na śmierć. Pijacka piosenka, okej, spoko. Aha, pijacka piosenka, no to dziękuję. Ja, jeśli chodzi o piosenki, to nie dziękuję. Mi ogólnie muzyka w życiu nie przeszkadza, tak samo w tańcu. A czy ja na przykład mogę tą beczkę ciachnąć? Mogę, pewnie, że mogę. O, proszę, i nawet tarczę bym sobie mógł już wykonać? Co ty gadasz?
Wszystkie odkryte receptury dla tego stanowiska rzemieślniczego są zapisywane tutaj. Wspaniale, możesz szybko zmienić kategorię za pomocą tychże ikon. Świetnie, tu znajdziesz wymagania i składniki, dziękuję Ci bardzo. Możesz przypiąć recepturę, aby zobaczyć powiadomienie, gdy zbierzesz dość składników. O, to też miła opcja. Czyli mamy wytwarzanie ręczne, tarcze, kłody drewna oraz sznurek. Dobrze, sznurka na razie nie ogarnę, bo nie mam z czego. Dobra, pierwsze wspaniałe znalezisko, skarb niezmierzony jest Tomahawk. Czy ja mogę schodzić po drabinie? Mogę, dobra, czyli nie trzeba skakać jak pawian. No i to czekaj, my musimy iść tam. Ale że jako tu chodzi też bardzo o eksplorację, to ja bym się po prostu rozejrzał. O, czekaj, bo to mi się tutaj, to mi się nie podoba, znaczy podoba mi się. No i dobrze, że mi się podobało. Co tu mamy? Jest tu coś? O, jest skrzynka. Światło by się przydało, no właśnie. O, wincy pochodni, super, i bandaży. Czyli rozumiem, że prawdopodobnie musi mnie tu czekać już jakieś wyzwanie. Za chwil kilka. Co my tu, co to jest w ogóle? Tu już się robi tajemniczo, mrocznie i w ogóle złowrogo. Bardzo, bardzo fajne, fajna taka wyprawa, bym powiedział nawet. Płomień pozwala ci oprzeć się mgle, lecz jeśli pozostaniesz w niej zbyt długo, zginiesz. Wydostań się z mgły, by odnowić czas przebywania w mgle. Dobrze, bierzemy. Kolejna pochodnia, świetnie. Tu jest ktoś, kto się chyba nie wydostał, albo za późno się wydostał. No dobrze, no to rozumiem, że jak tam zejdę na dół, to będzie jakaś mgła. Jesteśmy w mgle. O, proszę bardzo, już mamy. 5 minut tutaj zdzierżę. Mogę to... A nie, może ja tak toporek to będzie lepsza opcja. A i co nam to dało? Kompletnie jakby nic. No dobra, okej. Daruję sobie niszczenie wszystkiego wokół. Naciśnij tab, aby namierzyć wroga. No okej, a gdzie jest jakiś wróg? Naciśnij kontrol, aby wykonać unik. Co to jest, przepraszam bardzo? Czym ty jesteś? Czy ja to mogę ciachnąć w jakiś... A mogę! Aha, i to robi mi jakiś taki, widzę. Znaczy, że niby nie powinienem tego niszczyć tak na dobrą sprawę. Bo widzę, że mi bardzo spadł. Jeszcze raz to sprawdzimy. A nie, faktycznie przyspiesza mi tutaj w tym licznik czasu w mgle, dobrze. Czekaj, ale to, czy tu jest coś fajnego? Coś w tej mgle, co bym mógł znaleźć? Chyba nie, chyba byłoby się trzeba kierować w tamtą stronę, tak po mojemu. A tu jest jakiś ziomek, ty kurde, to jest jakiś grzyb? Co to jest, cholera? Czy może bym toporek wyciągnął, co? Ty jesteś... Ach nie, ty sobie zbierz, jakiś mutant jesteś, stary, dobrze. Zabito wroga, świetnie, przeszukaj wroga. Podarta tkanina, bierzem. Nie, ten guziczek i jakieś co? Zarodnik mgły, proszę bardzo. To się może przydać. Aha, i od razu, jak mam tab wciśnięty... To mi namierza wszystkich ziomków. Tu widzę dwóch gości. Spróbujmy. A no dobra, rozumiem, że wy jesteście szkoleniowym wyzwaniem. Bo to jakby szału nie ma. Chociaż właściwie zastanawiam się, no bo mam ten Tomahawk, nie? No to był taki skarb, kurczę, wiecie, ukryty. Więc może mi to dać sporego boosta na start. Oj, proszę, dobra, opuściliśmy mgłę. Świetnie, a czy to można... Czy tu coś fajnego jest? Co myśmy zebrali? Siekiera z kamienia. Znaczy będę mógł stworzyć ją, czyli kamyki. No dobra, bierzemy. Podstawa survivalu, tak jest. Prymitywny kamienny blok. Czyli budować też już by się coś dało. O, a to jest latarnia powrotu. Jeśli zginiesz, odrodzisz się przy ostatniej latarni. Superancko. Dobra, ale my jesteśmy grzecznym graczem. Idziemy ładnie za drogą. Jagody. Zbieramy jagody. Pewnie. A krzaki? Krzaki też było trzeba zebrać, nie? Włókna roślinne, tak jest. Włókna roślinne potrzebne są do wytwarzania sznurka. Tak jest, a sznurek to jest bardzo ważny element wszystkiego, tak na dobrą sprawę. Grzyby? Pewnie. Jaha, że tak. Miodek. Też biorę. I wosk. Wszystko biorę, wszystko zbieramy, tak jest. Ale tak jak już mówiłem, jesteśmy grzecznym graczem, idziemy gdzie trzeba. Dobra, oczywiście zahaczając o jagody. Zbieraj i jedz jagody, ale aby z czasem uzupełnić swoje zdrowie, przygotuje cię to na nadchodzące niebezpieczeństwa. No dobrze, czyli jak mówią, że te jagody są takie ważne, to zbieramy te jagody. I są faktycznie takie ważne. Tutaj jest mgła, rozumiem. Okej. Okay. Tu jest krzaczek, tu mamy co? Jakieś palisady. Ognik tu przemknął, widziałem go.
Dobra. Czy to machołkiem mogę rąbać drzewo? Kurde, mogę. Ale to chyba nie jest dobry pomysł, żebym go do tego używał, coś mi się tak wydaje. Do tego raczej będzie chyba siekiera, nie? To miało większy sens. Dawaj krzaczek. Krzaczek, jeszcze jeden krzaczek? Pewnie. Wszystkie krzaczki zbieramy. I myśmy mieli dotrzeć tutaj. Zarezerwuj miejsce dla swojej bazy. No oczywiście, zaraz będziemy rezerwowali. Jestem, dotarłem, witam serdecznie. No dotarłem i co? Dzień dobry. Ach, no czekaj, chwila, moment. Gdzie to było? Wytwarzanie. Ja tu chyba mogłem, czekaj, siekiera, kilof, nie, to mnie nie interesuje. Ołtarz płomienia, no właśnie. Kamieni mamy, o dobrze, dobrze je pozbierałem. Umieść ten ołtarz płomienia poza mgłą, by oznaczyć swój dom. Buduj w wyznaczonym obszarze wokół niego. No to budujemy. Aha, i on, rozumiem, trafił do mojego plecaczka. Tak, oczywiście, że tak. Ach, bo tu jest, tak, jak się alt klika, to jest drugi pasek z tych, ze skillami i tak dalej, z tym, co mamy. Czekaj, dwójeczka, no to byśmy postawili coś takiego. Jak to tutaj wygląda? Tu mamy drzewa, tam mamy mgłę, tam też mamy mgłę. No ale dobra, no to byśmy się tutaj jakoś, myślę, ulokowali. Obcuj z płomieniem, dobra, obcujemy płomienia. Nie musisz pozostawać w samotności. W pobliskich, pradawnych kryptach znajdują się inni ocalali. O proszę, którzy drzemią. Znajdź ich, aby pomogli ci w podróży. Podejdź delikatnie. Jeden z nich przyzywa cię. Jest w pobliżu. Tuż poza zasięgiem mgły. No, okej. Bardzo fajnie. Co my tutaj mamy? Ołtarz płomieni. Można by to było... Można go ulepszyć, wzmocnić płomień. Zyskaj globalne korzyści. Okej. Co to daje w ogóle? Limit aktywnych ołtarzy. Poziom infiltracji mgły, czas we mgle, premia do atrybutów postaci. Właśnie, bo tutaj na atrybuty postaci ma wpływ jedzenie, z tego co pamiętam. Raczej się nic w tym temacie nie zmieniło, z tego co pamiętam. Tu mamy na przykład, przepraszam bardzo, tutaj mamy fioletowe owoce, czyli jagody. No tak, to chyba są raczej jagody, nie? Dwa do odzyskiwania zdrowia. Przez... To są chyba sekundy? A, wychodziłoby na to, że chyba tak. Smaczne i świeże owoce pobudzają zdolności regeneracyjne ciała na krótki czas. Aha, czyli to jest na 30 sekund. Za to tu mielibyśmy plus 1 do inteligencji na 10 minut, jeśli dobrze ogarniam. Bezpośrednie użycie. Smacz czerwony. Właśnie, państwo drodzy, bo tu są umiejki, tu jest całe drzewko w ogóle umiejek. Od tego w ogóle powinienem zacząć. Tak jest, tu sobie możemy być właściwie kim chcemy, tak na dobrą sprawę. Czarodzieje, uzdrowiciele, twardziele, wojownicy, władcy bestii, obieży światy, skrytobójcy, manipulanci. No, jest tego trochę do wykombinowania, czym można byłoby grać. No dobrze, ale o co chodzi? My tutaj mamy tak, podróżować przez mgłę. Ja bym chciał zobaczyć mapę. Byśmy znacznik dostali. To jest krypta żaru, z którejśmy przyleźli. Tutaj rozumiem jest to, co widziałem, ta palisada, czyli to jest jakieś chyba miasteczko, czy coś w tym stylu. Znajdź śpiącego ocalałego. No spoko, no oczywiście by się go chętnie znalazło, bo jeśli... Tak, mechanika się nie zmieniła. Żeby odblokowywać recepty nowe i tak dalej, różne ciekawe dodatki, pozyskujemy... O, koza. Pozyskujemy towarzyszy, sojuszników, coś w tym stylu, ale musimy im zbudować mieszkanko. To nie jest, moi drodzy, tak prosto, że go tu, nie wiem, w lesie go postawię i masz, chłopie, stój, nie? Dobrze. Co my tu mamy w ogóle tak? Wypoczynek, nieaktywny. Musimy mieć ogrzanie, komfort oraz schronienie, siedzenie, spanie. Czyli jakąś chałupę byłoby tu trzeba postawić, ale też podstawowe narzędzia by się na pewno przydały. Czego nie posiadam? Na pewno kamienia mi brakuje, żeby ogarnąć siekierę. Chociaż widziałem tutaj jeszcze tak, jest stół warsztatowy, sznurek już bym mógł zrobić, tak, bo te włókna roślinne, oczywiście stworzę go w opór, dawaj cały sznurek jaki mamy, można tworzyć sobie bandaże, ale na razie tego nie będę tutaj nawet uskuteczniał, łuk, o proszę bardzo, łuk można byłoby już sobie ogarnąć, szmaty, o tak, szmaty to jest pancerz, panie, to jest dobra rzecz. Ja myślę, że od tego byłoby trzeba tutaj też zacząć. Łuk? No oczywiście, że sobie stworzymy łuk. Jasne, że tak. I coś, co? A, drewniane strzały. No tak, no czymś wypadałoby strzelać, tylko gdzie one mi się pojawiły? Kilof, pochodnia, tarcze. A, chyba ich nie mogę zrobić w tym podręcznym. Jednak ten stół warsztatowy będzie potrzebny. Dobra, trzeba zebrać drewno. Dobra, mam to machołk.
Jakby nie mamy żadnej innej siekiery, więc tym się będziemy musieli zająć. Dobra, pani Kozo, proszę uciekać. To sobie zbierzemy. Ale włókna roślinne też wpadają. Dobra, okej, bo się tak zastanawiałem, czy z jagódek też coś takiego wpada. No, zdecydowanie bym powiedział... A co to tutaj spadło? To są gałązki, a mi trzeba kłody, nie? O, a jednak się udało. No trochę to trwało, co prawda. Ale domyślam się, że to właściwie to jest jako bardziej broń, tak? To jest broń niż narzędzie. Ale spokojnie, widzę, kamyki są, więc to zaraz ogarniemy. Dzika koza. Siemano, dobra. Są krzaczki. A tu jeszcze coś było, co minąłem. Świetlik. O, dzień dobry świetliku. Super. Do czego? Co? Lampa świetlikowa. No okej, dobra. Trzeba ten warsztat zrobić. To musowo. Tak. To zbieram. O, a co tu umarnęło? Co to był za zwierzak? Surowe, chude mięso. No tak, no teraz raczej tego nie zjem, bo to jest bez sensu. To trzeba usmażyć, upiec, ugotować. Więc ognisko jak najbardziej będzie tutaj, myślę sobie, mile widziane. Dobra, parę krzaków żeśmy zebrali, więc włókna w razie czego będą. Teraz bym już mógł w podręcznym... Właśnie, czekaj, bo to było trzeba założyć, nie? Łuk przecież, tak, łuk sobie założymy. I tutaj byśmy mieli... Właśnie, panie, tak, przypancerzyliśmy. Już czuję tę moc płynącą z tego jakże szlachetnego pancerza. Ale bardziej, czekajcie, co ja chciałem zobaczyć? Wytwarzanie, oczywiście, że tak. Młot budowlany, no też będzie oczywiście potrzebny. Siekierka, o jest, jest, właśnie tego chciałem. Siekiera z kamienia i kilof z kamienia. Oczywiście, proszę mi od razu wręczyć te przedmioty. W sumie też się zastanawiam, dlaczego ja trzymam te wszystkie pochodnie. Wy wracacie tutaj. Nie, ty jesteś uzbrojeniem, więc zrobimy to tak. Narzędzia, tak w ogóle, to mógłbym trzymać sobie na drugim pasku. Zrobimy tak, broń trafi tu. To trafi tutaj, bandaże tutaj, bo jak będziemy walczyć, to pewnie będzie się trzeba jakoś uleczyć czy coś takiego. To jest jedzenie, więc może trafić tutaj. Dobra. I to jest siekiera. Zobaczmy, czy tą siekierą pójdzie lepiej. No, zdecydowanie tak. Tak jest. No i proszę bardzo, no to już to jest inny temat. To jest siekiera do ścinania drzew, a nie jak tomahawk do walki. No tak też myślałem. Dobra, to byśmy mieli. Testujmy jeszcze kilof. Dobra, proszę bardzo, siekaj synek. No fajnie, tylko chyba nie chodziło mi o to, żeby to podkopać. Co ty to stary wyprawiasz z tym kilofem? Ty łupaj chłopie. Aha, bo ja rozumiem, że ja podkopałem ten kamień. Tylko czemu on takie, kurde, jakieś walki tutaj? O, nie wiem, co to miało być. Czekaj, wpada mi ziemia. No niekoniecznie ona mi jest do szczęścia potrzebna, bardziej chodziłoby mi o ten kamień. O, właśnie o to mi chodziło. Dawaj mi ten kamień. Kurde, dziurę chłop wykopał. Dawaj, dawaj wszystkie kamienie. Dobrze, może ten stół warsztatowy wypadałoby zrobić, myślę. Czekaj, to będzie stół warsztatowy, wytwarzanie... Czego mi brakuje? Sznurków. No jasne, że tak. Ale parę krzaków się ogarnęło, więc jest okej. Stół warsztatowy, stwórz oczywiście, dziękuję ci bardzo. Młot budowlany, no też by wypadało go już ogarnąć. Ognisko, jasne, że tak. Pochodnie, nie, mam pochodni w opór. Pałkę nie potrzebuję, bo mam tomahawk. Drewniane strzały, jak najbardziej. A zrób stary, ze 20 sztuk, bo więcej nie mamy drewna. Póki co, oczywiście. Stoliczek warsztatowy, proszę bardzo, na razie będziesz stary stał tutaj. Do tego mamy, proszę bardzo, ognisko. Świetnie. Czy ognisko płonie? Płonie ognisko. Świetnie. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Ja bym mógł chyba teraz, myślę, tak mi się wydaje, upiec sobie... Gdzie to mięso było? Tu jest mięso. Czy ono musi być w pasku? Chyba tak. Żeby je usmażyć. Na przykład tak. Grzyb po prostu zwykły i plus jeden inteligencji. No mięso jest słabe, nie? Więc... To jest zatrucie pokarmowe, tego byśmy nie chcieli. Ja bym chciał gotuj. O, proszę bardzo. Umieść jedzenie na pasku akcji, a następnie wybierz je i naciśnij lewy przycisk myszy, by zacząć gotować. Świetnie. I ugotujemy sobie najpierw grzyba. Aha, to trzeba przytrzymać, tak? To smażymy grzyba. A że już? O kurde, szybko poszło.
Zaraz sprawdzimy, czym jest pieczony grzyb i jeszcze usmażymy sobie mięsiwo. I zobaczymy, jaki z tego w ogóle będzie boost. O, już się upiekło. To w ogóle chyba można spalić z tego, co kojarzę. Dobra, pokaż mi to teraz, bo ja bym chciał się dowiedzieć, jakie z tego płyną benefity. Plus 2 do inteligencji i chyba plus 10 minut, bo surowy był na 10 minut. No, chyba tak. A ty? O, proszę bardzo, plus 1 do krzepy. Świetnie, na 20 minut? Czemu by nie? Można by to było chyba zjeść, nie? Czynność, użyj przedmiotu. Proszę bardzo. O, widzę, że nam się pasek życia wydłużył. Dobra. To dobrze rokuje, moi drodzy. Daj tutaj grzybiaka. I dostaliśmy... Aha, dobra, teraz widzę. W lewym górnym rogu jest pasek jedzonka. Czyli trzy jakieś jedzonka można by sobie było wrzucić. Tu się zrobiło nieco ciemno. No ale jak jest ciemno, to i tak lepiej widać właściwie jakieś dziwne punkty. Tam się coś świeci. Dobrze by się tam było kiedyś wybrać. W ogóle wszędzie by się było dobrze wybrać. Ale najpierw byłoby dobrze zadbać w ogóle o to, gdzie jestem i co ja w ogóle tutaj będę czynił, tak? Mamy się wybrać po tego jegomościa, naszego sprzymierzeńca, sojusznika i tak dalej. No okej. No ale bez przygotowania to jest troszeczkę smuteczek, bym powiedział. Tarcza by mi się przydała. No oczywiście, że tak. Czekaj, to ja bym musiał rąbnąć sobie nieco drewna. Nie wiem, jak jest zrobiona kwestia wrogości tychże mglaków, czy jak im tam było, tych mglistych stworzeń. O, tam widzicie go? Widzicie go? Tam po lesie biega. I on z kimś tam kogoś utłukł, tylko nie wiem kogo. Może biedną kozę, czy coś? Może tak być. Nie powiem, że nie. Kompletnie nic nie widzę. Czekaj, daj mi to. O, właśnie. Od razu lepiej. To byśmy pozbierali. Czekaj, mamy plus do krzepy, więc stary, ja bym, myślę tak sobie, może bym z tobą... O, a co to jest? Świetlik. Dobrze. Chodź, mój drogi świetliku. Tamtemu gościowi, może z łuku? Czemu by nie? Okej. I chydź mu tam w dziób. O, no dobra, no bez szaleństw jakby. No ale i tak to jest dobra opcja. Czekaj, ja bym sobie zmienił, o, właśnie na Tomahawk, stary. A nie, no Tomahawk kosi, to tutaj w ogóle... To jest jakby bez dwóch zdań. Podarta tkanina oraz znowu mamy te mglakowe zarodniki mgły. Okej, dobra, bierz wszystko, oczywiście, że tak. Rozumiem, że one będą raczej ważnym elementem. Tam jest kozica. Na kozicę by można było polować, myślę, właśnie. Czemu by nie? Chociaż ten tutaj coś utłukł. Daj mnie... Tu chyba coś leży. Daj mi pochodnie, bym chciał coś tu zobaczyć. Nie, to jest grzybek. To jest kwiatek, to mnie nie interesuje, ale grzyba bym zabrał. Chodź, tu jest coś smart. Tu widzę jeszcze innego smartsa. A, smart, no, że mądry, że inteligencja, to chyba o to chodzi. Dobra, niech będzie. Co my tutaj mamy jeszcze fajnego? Tu jest krzaczek, krzaczek zgarniemy. Tutaj się coś świeci, więc tu pewnie będą... Czy tu są... Nie, aha, ty jesteś... No, koza, futro zwierząt. Dawaj, kozico. A tutaj druga. I mięsko. No bardzo fajnie, poproszę. Bardzo chętnie przyjmę do siebie. Tarczę bym sobie zrobił, właśnie. Tarcza to byłaby dobra opcja i można byłoby tak gdzieś ruszyć naprzód. Nie wiem, czy kwestia podróży w nocy to jest dobry pomysł, ale właściwie dlaczego by nie? Zawsze warto to sprawdzić. Przed wyruszeniem na wyprawę myślę, że dobrze byłoby sobie właśnie... Usmażymy sobie. Dobra. Usmażymy sobie ciebie jeszcze jednego. Dobra. Mamy dwa. Jeszcze mięsiwo byśmy usmażyli. No, trochę dłużej. No, okej, dobra. Mamy to. Dziękuję ci bardzo. Czy ja mam jakieś drewno? Raczej mam jakieś drewno z tego, co kojarzę. Co ja bym tutaj mógł? Prymitywne kamienne bloki oraz drewniane. No tak jest, one są wszystkie wymagane do budowania w ogóle jakichś chałup i tak dalej. No tym też by się było trzeba zająć, ale bardziej ciekawi mnie kwestia tego sojusznika. Ręczne wytwarzanie chciałem, tak jest. Ja bym sobie tarczę uczynił. Oczywiście, że sobie uczynimy tarczę. Co bym sobie jeszcze uczynił? Drewnianych strzał może troszeczkę. O, no to znaczy tyle, bo jakby więcej nie. Dym je daj tutaj. Tu byśmy sobie jeszcze tarczę wrzucili, myślę. Czy ci muszę do paska, tu, chyba do pasek cię tutaj muszę, co zrobimy tak.
Czy coś jeszcze? Coś jeszcze? Nie, no dobra, na razie by wystarczyło, myślę. Jak ta tarcza się prezentuje? No wspaniale się tarcza prezentuje. Szok, niedowierzanie. Wyposażono przedmiot. Czekaj, my mamy iść w tamtym kierunku. 480 metrów. Jesteśmy, powiedzmy, względnie najedzeni. Krzaki mogę zbierać. Tu jest, widzę, kolejny ubity, biedny kozic. Bardzo mi przykro, panie kozic, że tak pana tutaj sponiewierali, ale właściwie to plus dla mnie. A co tu mamy? Czy to można w jakiś sposób kilofem dziabnąć? Sprawdźmy temat. Co tutaj możemy... Krzemień! O, proszę bardzo, prymitywny blok krzemienia. Bardzo fajnie. Dobra, takie rzeczy lubimy. No ale dobra, takie zabawy to może później. Co to było? A nie, to nie wiem, co to było. Chyba po prostu mgła tam sobie przemknęła. Czekaj, tam my idziemy w tą stronę. Tu są świetliki. Ja wiem, że świetliki do czegoś były potrzebne. Chyba ta lampa była w ogóle pod... Wow! Ło, ty dziki psiety! Jaki wariot szalony! Dobra, czyli już wiem, że chodzenie... Gdzie ty jesteś? A, tu jesteś. A, mogę cię zablokować, piesie. Dobra, hardy z ciebie gość. Spoko, 40 doświadczenia. O mój drogi. Co my tu mamy? Kości oraz surowe mięso wilka. Dobra, to będzie pewnie lepsze jedzonko. Okej, takimi rzeczami nie gardzimy. O, tam jakiś most jest. Dawaj te świetliki. To pozbieramy. Krzaczek? Pewnie, wszystko zbieramy. Wszystko zbieramy jak leci. O, tak, tak będzie lepiej, myślę. Zbieraj, hopie, jak leci. My idziemy, czekaj, w tamtą stronę chyba byłoby trzeba, tak, podążać. O, ty coś tu odpalisz? Ło, panie. No, te świetliki są fajne, super, lubię was bardzo. Tu mamy jakieś namioty. Tam jest, coś sobie tam skacze, tylko nie mam pojęcia co. Co to tam, przepraszam bardzo, jest? Te wilcu? Nie, to jakiś zwierzak był. Tu w ogóle jest, czy tu coś jest, przepraszam. A, mógłbym się zdrzemnąć. Spanko by było, no dobra. Ale tego nie, to nie jest wymagane, czytaj. Dzień szósty, co to jest? Pradawni płomień. Bandyci oblegają nas od 2 dni, atakując od strony mostu. To szaleństwo w ich oczach, póki co się trzymamy, ale ledwo. Możliwe, że nie przetrwamy kolejnego szturmu. Rozkazałem zaminować przełęcz resztkami naszej amunicji. Jeśli wrócą, to jesteśmy gotowi. Kapitan Arkwright. Okej, spoko. Dobrze, panie kapitanu, no jak tak mówisz, że tak zrobiłeś, to stary, kim ja jestem, żeby to negować? Chociaż może pochodnia by mi się tutaj przydała teraz. Czy coś tu jest? Mógłbym się zdrzemnąć. No oczywiście, że jest. Proszę, jak skrzynka tu sobie na mnie czekała. Bandaż, więcej bandaży. No dobra. Nie będziemy narzekać. Tu nie ma nic, tu nie ma nic. Czyli po moście to chyba ja nie przejdę, coś mi się tak wydaje. Most Brylian? No okej. Okay. I co my tu mamy? Tu się komuś umarło, dobrze. Nie możesz iść tą trasą, nie mając haka z liną. Zamiast tego poszukaj drogi przez mgłę. O, jak miło, jak fantastycznie. Ale faktycznie ja już mogę zrobić hak. Przynajmniej widziałem, że jest taka możliwość. Gdzie to było? O, proszę bardzo. A co to mamy? A różdżkę byśmy sobie zrobili. Magiczna różdżka, wyrzeźbiona z kości, zimna i pozbawiona życia. Wystrzeliwuje magiczne lodowe pociski. Albo można by sobie było... O, żywicę mamy. Nie mam pojęcia, skąd mam tą żywicę. Magiczny kostur. Stary, pewnie, że tak. Dawaj magiczny kostur. Ja bym to chciał zobaczyć. Jak to w ogóle będzie wyglądało. Bandaże, młoty, czekiet... A, dobra, nie mam tego tutaj, tak? Hak mogę zrobić przy... Szmaty? No przecież szmaty mam zrobione, o co ci chodzi. Gdzie jest kostur? Kostur jest tutaj. Jest to broń dwuręczna. Brak amunicji. Dobrze. Wspaniale. Jakąż amunicję już bym musiał wykonać, bo nie mam zielonego pojęcia. Nie, no to chyba... No dobra, okej, to tyle z czarowania póki co. Zostaniemy przy siekierze. Tak jest. Siekiera jest dobra. Siekiera ogarnia, także niech tak zostanie. Rozumiem, że kierunek przez mgłę jest chyba tędy, nie? Tu mamy jeszcze jakiś domeczek. Zaraz sprawdzimy tą chatkę. No oczywiście, że jest skrzynka. Jak mogło być inaczej? Dawaj skrzyneczkę. O, strzały nawet. Miło, miło, bardzo fajnie.
to lubimy, możemy poczytać, co tu jest. Dziennik kapitana, dzień 20. Głodujemy, musieliśmy zniszczyć most, a tym samym straciliśmy dostęp do zaopatrzenia, ale udało się, nie widzieliśmy więcej grabieżców. Krypta żarów wraz ze wszystkimi w środku jest bezpieczna i tak już pozostanie. Będziemy musieli zaryzykować przeprawę w tej potwornej mgle, żeby uniknąć śmierci głodowej, tak czy inaczej zginiemy. No, niewiele się stary pomyliłeś. A, to pochodnia się tutaj świeciła, no dobra. Tu widzę, że jest dość zabawnie. Czy ja w ogóle jestem w stanie przejść przez tą mgłę jakby, nie? Czy o co chodzi? Nie zbaczaj ze ścieżki, inaczej pochłoną cię pomioty mgły. Zbawienie jest tuż przed tobą. No okej, dobra. No to ciśniemy przed siebie, tak? To jest jak Jazima Gosia, nie zbaczaj ze ścieżki. Niech będzie, chociaż bardzo jestem ciekaw, gdzieś bym tam już w las. Przeszukaj. Weź wszystko, czekaj. Ach, nie, stary. O! Nawet go jeszcze dobrze sparowałem. Kurde, ty, dobrze mi to poszło. Muszę sam sobie przyznać. Pierścień pieczęci starszego strażnika. Plus 8 do wytrzymałości i zdrowia. Dawaj, stary, no jasne, że tak. Jaha, no bierzemy, kurde. Postać i to... O, pierścion. Kurde, panie. Pewnie, że biorę. Fantastycznie. Dobra, ale mamy nie zbaczać ze ścieżki. Dobra, nie zbaczamy ze ścieżki. Choćbym kroczył mroczną doliną, czy jakoś tak to szło? Jak to śpiewały kurczaki przechodzące koło KFC? Czekaj, idziemy prosto. Dobra, idziemy za świetlikiem, o. A nie, już chyba się... Nie, dalej jesteśmy we mgle? Dalej jesteśmy we mgle. A co to jest? Przeszukaj. Co my tutaj mamy? Kamień oraz sól. Dobra. Proszę bardzo. Wykop wszystkie cenne materiały w krainie wiosny. Okej, okay, nie wiem, dobra. To jest chyba tutaj kraina wiosny, tak mi się przynajmniej wydaje. Czekaj, bo na razie jesteśmy... Nadal jesteśmy we mgle. To nie za bardzo dobrze wróży. Zwłaszcza, że jeszcze mam... Czekaj, no dobra, pójdziemy do góry. To chyba nie jest dobra droga. A może? A może jednak tak. Jestem w stanie tam wejść? Jestem w stanie wejść, super. Dawaj kamień, pewnie. Zbieramy na razie wszystko. Wszystko jak leci. Jak nam to tam idzie? Kurde, ty, no kawałek faktycznie... Faktycznie zrobiłem kawałek. Kawałek drogi. Jestem... Nie wiem, czy się... Nie wiecie, nie wiem, czy się nie porwałem, jak to się mówi, z motyką na słońce, czy jakoś tak? Ooo, dzień dobry, panie kierowniku. Jaką ten ma w ogóle... Co on tam ma za... Johohohoho! Krystian, co ty to masz za kuszę, chłopie? No grubo ci powiem. Ale ogólnie jesteś lamusem z tego, co widzę. Ty musiałbyś mi, stary, rozorać. Drugi poziom. Ale jesteśmy nieźli. Co ty masz, stary, przy sobie? Resztki metalu. Punkt umiejętności. Bardzo dobrze. To będzie trzeba dobrze w ogóle przemyśleć, na co tutaj punkty wydawać. I jaką też ścieżkę chciałbym obrać. O! Jaką ścieżkę chciałby Javor obrać? Oczywiście bardzo mnie intryguje mnie magia, to na pewno, sznurki, dobra, dawaj wszystko. Zebrałem wszystko, czy ja mam w ogóle miejsce w plecaku, przepraszam bardzo? Plecak jest na B, to muszę zapamiętać. Dobra, jeszcze mam 4-5 slotów ostatecznie, dobra. Zeskocz stary tutaj, co tu jest? A można by się było zdrzemnąć? Okej. Okay. A to są pułapki. To jest szkielet. Na to bym raczej nie stawał i nie mam zamiaru. Niech zobaczę. Ach, dobra, już ogarniam. To jest ten most nieszczęsny. Ja, no i dobra, mając ten hak, mógłbym sobie tam skakać. No dobra, na razie haku nie mam, więc kombinował nie będę. Tak, nie wiem nadal, czy tak jak powiedziałem, się nie wybrałem, nie szarpnę z motyką na słońce, że idę tam do tej krypty i tak dalej. Ła, ale fajna wieża. Matka, jak to ładnie wygląda. Czekaj, my byśmy musieli iść w tym kierunku. To może nawet sobie troszkę pobiegamy, bo dlaczego by nie? Tu jest jakieś ładne obozowisko. Czy w tymże obozowisku ktoś na mnie czyha? Co to jest? W krzakach możesz się ukryć. Więc nie naciśnij C. Chyc. A nie, dobra, jednak mnie zobaczyliście, tak? No dobra, no takie życie. Ale wy macie fajne kosy. Chłopoki. A, szczwany zawodnik. Proszę bardzo, ty nie ma przebacz. Aha. Kurde, ty masz sporo tych uderzeń, stary, ci muszę przyznać. Ja bym sobie mógł teraz machnąć jagodę z tego, co widzę, nie?
No dobra, nie wiem, czy wy tu jakiś robicie taktyczne rozeznanie, czy o co chodzi. O, tego się udało sparować. Nawet nieźle. O, i nawet drugi raz, no proszę bardzo. Czekaj, raz, dwa, trzy, cztery. No kurde, sporo ty masz tych ataków, cipem, ziomeczku. Co wy macie fajnego? Resztki metalu, okej, okay, to się pewnie będzie w jakiś sposób przetapiało, czy coś. Dobra, ale ja chciałem zobaczyć właśnie. Miałem popatrzeć, umiejętności. Atak z ukrycia, o, to by było dobre. Skrytobójstwo, bezlitosny atak. Wykonaj bezlitosny atak naciskając E, aby zadać ogromne obrażenia obezwładnionemu przeciwnikowi. Aby obezwładnić wroga, wypełnij jego pasek ogłuszenia, atakując, gdy blokuje lub parując jego ataki. Okej, okay, spoko. Mamy dwa punkty umiejętności, bardzo fajnie. Czarodziej mnie trochę kusi. Skrytobójca też byłby właściwie fajny. Wszystko było fajne, wiecie jak jest. Z nowymi produkcjami. Wszystko jest ładne, wszystko jest fajne, wszystko jest w ogóle superanckie. Tu mamy włókna roślinne. Oczywiście, że bierzemy włókna roślinne. Teraz byśmy się nieco może zregenerowali. O, proszę bardzo. Tutaj... Ach, teraz dopiero w ogóle, wiecie, ogarnąłem, że to są przecież te... To są rozłupane te krypty, w których ja też sobie siedziałem, nie? Kolejna porażka... Oj, czekaj, bo mnie tu coś kąsa, halo? A co mnie, przepraszam bardzo, tu tak kąsi? Co to za wściekłe muchy są? O, wy muchy, a czy ja... A mogę! To jest po prostu... To są wredne muszydła. No, wy wściekłe bestyjewy. No, szokowa sprawa. Okej, okay, tu coś leży. Przeszukaj. No, oczywiście, że tak. Woda. O, tak, woda. Lubimy wodę, jasne, że tak. Zregenerujmy może jeszcze. Mam jagód trochę, więc... Tylko dlaczego mi się teraz tak patrzę? Plecak jest na bedżaworski. Czemu one się nie stakują? O właśnie. Bo widzę, czekaj, tu mam usmażone, to nie jest usmażone, to bym wrzucił tutaj. Wiecie, żeby mi się tutaj nie... ten... Nie podwajały, nie dublowały po prostu rzeczy. Ale nie, dobra, teraz jest chyba ok, nie? Dobra, a co to jest? A, też mogę przeszukać, tak? No to oczywiście, no bierz wszystko, stary. Bez krępacji. Dobra, tu rozumiem, że trzeba wejść do tejże krypty. Pradawna krypta. Kowal, o. Dodano nowy znacznik mapy. Świetnie, 400, dostałem 400 punktów doświadczenia. Wow, a tu jest jakiś ziom z kosą. Ty jesteś chyba jakimś, nie wiem, ala bossem tutaj? Wow, kurde, się plecami odwróciłem do niego, ale ze mnie była. Czekaj, na kontrolu, jak to było? Nie, Jezu, nie, to stary. Na kontrolu jest unik. Trochę taki poza zasięgiem. Czy ja cię mogę za... Ty! No masakra, udało się. Czy ja mogę cię normalnie blokować, czy ty się przebijasz przez ten... Nie, dobra, daję radę. Aj, ty też sobie blokujesz. Szczwany lisie jeden. Okej. Okay. Czekaj, no dobra, żeby mnie nie posiekał. Mi też poszło całkiem. Raz, dwa, trzy. O, proszę bardzo, synek. Zabito wroga. Dobrze, wrogu, umarłeś. Mam jego kosę? No co ty gadasz, prowizoryczna kosa. Jasne, że biorę. Dawaj mnie tę kosę, pokaż mnie tę kosę. Łocie, Krystian, dziwej na to. Synek, o, tu nie będzie litości. A jak to się w ogóle ma, przepraszam bardzo? Ten ma 11. A, to samo, tak? Okej. Okay. Aha, co to jest? Plus 2 obrażeń sieczne, obrażeń kłute. No okej, okay, dobra, ma to sens. Co my tu mamy zrobić? Obudź ocalałego. Oczywiście zaraz go budzimy. Naprzód. Pradawni płomień. Kowal. A tu jest info o kowalu. Na szczęście kowal zgłosił się na ochotnika. Musi wejść do środka i spać, dopóki ktoś nie przebudzi... nie przebudzi go. Inaczej jego sen przerodzi się w wieczność. No dobra, no to idziemy go budzić, chłopa. Rozumiem, że to tutaj tak ładnie świecące to jest on. Przebudź, chłopa. Kostur przywołacza. O, jakiś przy... Aha, no dobra, już łapię. Tak jest. O, dobra, tego nie zniszczymy. O, węgiel drzewny w warsztacie. No dobrze, super fantastycznie. Co mnie tu pokazuje? Jeśli musisz odpocząć, możesz użyć szybkiej podróży, by wrócić do domu. Otwórz mapę za pomocą M i wybierz swoją bazę. No co ty gadasz, poważnie? Że takie rzeczy? Dobra, pradawna krypta kowal, to mamy ogarnięte. I co, że jak sobie tu... No co ty gadasz, że ja nie będę musiał dyrdać po całej mapie. W beta testach tego nie było, ale zajebiście. Żadnego biegania 100 milionów kilometrów. Świetnie, bardzo fajnie. No i teraz tak,
O, tu mam jakieś info, o co chodzi. Ten ocalały będzie doskonałym wsparciem dla naszej sprawy. Umieść go w świecie za pomocą kostura przywoływacza, który możesz zrobić ze zwykłych gałązek. Okej, spoko. No dobrze, czyli rozumiem, że mógłbym to zrobić. Pokażcie mnie to. Jak to wygląda? To są, to nie, młot budowlany. O, hak z liną, właśnie. A, widzicie. Resztki metalu byśmy mieli. Sznurek dałoby się ogarnąć. Zarodniki mgły. No to już wiemy, po co on jest. Do wyposażenia. No to coś takiego będzie trzeba ogarnąć. Lotnia w ogóle jest fajna. Ta jest, jak wiewióra możemy sobie polatać. Też spoko. Kostur przywoływacza. O, prosta opcja, także nie jest źle. A stwórzmy go. Stwórz, stary. Ja w ogóle, czekajcie, bo tak patrzę, tak. Jest laska. Czy tu gdzieś jest napisane, czego ja to potrzebuję? Do wyposażenia, no to ja wiem. Za pomocą kosurów można rzucać zaklęcia, zużywając ładunki zaklęć i amunicję. Wyposaż się w ładunki zaklęć, by je rzucać. No okej, okay, dobra, czyli to będę też musiał ogarnąć, bo na razie nie wiem, o co chodzi. Wytrych. A, proszę bardzo, też będzie trzeba. Jak będą jakieś skrzynki, kurcze, których nie będę mógł otworzyć, to mi będzie bardzo smutno, a mojemu chomikowi, no to wiecie jak jest, nie? To już w ogóle będzie tragedia. No dobrze, to byśmy mieli. Stół warsztatowy, spoko, lotnia, hak, spoko, komfort, oświetlenie, a właśnie, lampa świetlikowa, ale bardziej by mnie interesowało, teraz sobie tak myślę, wyrko jakieś, ale to bym musiał jakąś chałupę też postawić, chociaż najpierw skorzystamy, jest kostur, na piątce mamy kostur, przygotuj kostur, przygotowuję kostur, Kowal Oswald Anders, oczywiście, panie Kowalu, proszę bardzo. No czekaj, dobra, to my tu nic nie chcemy przygotować, wyłącz ten kostur. Po długim oczekiwaniu powracam, jestem prostym kowalem do usług, pomogę ci przygotować się na każdą ewentualność. Fajnie, no pogadamy. Brak schronienia, a widzicie, no to jest to poziom komfortu 5, no bo stoi blisko tego płomienia, ale brakuje mu schronienia, więc to będzie trzeba ogarnąć. Jak tu jest, stwórz na przykład, co ty możesz zrobić? Och, u ciebie mam stary właśnie tak, kuźnia, piec do wypalania węgla drzewnego, gwoździe można zrobić, wspaniale. Kilof, o witaj, zamglone drewno, dobra, to będzie też trzeba ogarnąć. Zestaw futrzanego pancerza, to brzmi ciekawie, naczynia, ozdobny przedmiot, świetnie. Broń jednoręczna. O, pałka z kolcami, no ale to w sumie ma te same obrażenia. Nieznacznie usprawniona wersja drewnianej pałki, wzmocniona kolcami. No, proste jak, proszę ja ciebie. I siekierka ze złomu. O, ona będzie lepiej naparzała drzewa, to też się chwali oczywiście. Super, dobra, panie Kowalu, no ja ci powiem stary tak. Póki co, ja wiem jak to wygląda. Przykro, smutno i w ogóle się beczeć chcę, jak patrzę na to bidne obozowisku. No cóż, no na pewno byłoby trzeba naścinać tych drzew, bo ja muszę w ogóle bloki, z tego co zauważyłem. Jak zobaczycie, czekaj, tutaj jest w warsztacie, nie? Prymitywny na przykład kamienny blok. Powszechny, ja tak patrzę, nie? O kurde, setkę można zrobić, mówię, to panie, to będę budował, nie? No nie do końca tak to wygląda. Zresztą zaraz pokażę wam, co ja będę gadu. Stworzymy sobie, jak coś, to będziemy oczywiście walili z kamienia. A dawaj wszystko. Mam kilof, więc będę łupał jak trzeba. Żeby tego narobili. Młot budowlany zrobiłem chyba, nie? Czy ja zrobiłem młot? Tak, jest młot budowlany. Proszę mi go wskazać. Młot budowlany jest tutaj. Przejdź do trybu budowania. Tak jest. I tutaj to wygląda tak. To mamy tak, opcje budowlane, tylko, o właśnie, na przykład jakbym chciał postawić blok, to blok to jest 64 elementy, a ściana 32, no to już jest lepsza, nie, na to trzeba patrzeć, bo ja z początku myślałem w ogóle, o kurde, z takich bloków, no co to jest, Minecraft czy co, żeby z takich kwadraciaków to stawiał sobie i tak dalej, ale nie, no po prostu jest tu sporo elementów, które można wykorzystać, no i myślę, że jakieś schronienie to wypadałoby tutaj zrobić, nie. A zasadniczo dobre schronienie zaczyna się od podłogi, więc dlaczego by nie? No maksymalnie, dobra, maksymalnie możemy zacząć stąd. Wymaga obszaru do zabudowy. A co tu jest? Nie obszar do zabudowy, czy co? Bo nie rozumiem za bardzo. No okej. Okay. Aha, że za blisko. Chyba o to chodzi. Dobra, zacznijmy, nie wiem, stąd. O, proszę bardzo. Każdy jeden będziemy kosztować, każda podłoga kosztuje 16. To jest sporo. Dlatego kilof będzie musiał pójść w ruch. Zdecydowanie. Jeszcze muszę sprawdzić, czy przy użyciu. Czekaj, to było.
można było jakoś przeciągać większą powierzchnię. Obrót, użyj przyciągania, to już mamy. Cofnij budowanie, odsuń, przybliż. Ale więcej kształtów, pokaż mi to. Aha, 2 metry, 4 metry, jasne, że można. 4-metrowe. No, teraz mamy 4-metrowe i teraz bym sobie mógł podłogę machnąć. O, to. Od razu lepiej, tak jest. To można większymi tutaj po prostu, to jeszcze muszę wyrównać teraz, no narobiłem takiego paździerza. Ale dobra, zróbmy tu coś większego, tak? No nie będę zaczynał od takiej stodoły, więc zróbmy większą stodołę. No, bo dlaczego by nie? Czekaj, no to teraz bym musiał tak, aha, na alcie wrócić tutaj, dobra. I teraz wykorzystać tak, tę podłogę. O, tutaj to wyrównać. Będzie trzeba zrobić ściany, okna. Tak jest, no pan Kowal... Ty w ogóle, może stary, ja bym ci tu w ogóle kuźnię zrobił, co? Ja widzę, że ty bardzo chcesz, ty byś bardzo chciał w ogóle tutaj ogarnąć, żebym ogarnął kuźnię. No, to ma sens, to ma sens. Co prawda, jakby trochę się mi kamień kończy, zrobimy okno. No to nie może być tak, żeby okna nie było. Obraca się na R. O, proszę bardzo. Nie, no może tak, bez przesady. Tu zrobimy dwa okna. I cyk, o, stary, na pewno ci się to będzie podobało. Ja wiem, że to wygląda jak srogie średniowiecze, no ale od czegoś musimy zacząć, tak? Nie od razu Rzym wybudowano, zbudowano i postawiono. Myślę, że zrobię ci tu na pewno dwoje drzwi. Nie, no stary, daj mi alt przecież. Ja bym chciał, o, tu są ładne duże wrota. Jak to wygląda? O, proszę, jakie ładne wejście. I cyk, stary. Będzie jedno. Tutaj będzie drugie, proszę bardzo, kultura na najwyższym. No, kierowniku złoty. Teraz zauważyłem, że w ogóle nie zregenerowałem sobie życia, ale to już tak swoją drogą. Tutaj sobie postawimy ścianę jedną, proszę bardzo, tutaj drugą i zaczynajmy i skończy mi się zaraz kamień. Nie, nie, stary, ja to chciałem obrócić. Ciągle jestem przyzwyczajony do rolowania na scrollu. O, no i już jestem biedny i nic więcej nie postawię. Także kamień do wydobycia. No słuchajcie, moi drodzy, ja wam powiem tak. Póki co Enshrouded właśnie tak się też prezentuje. Mam nadzieję, że spodoba wam się Enshrouded równie tak jak mi, tak? No i tak jak wspominałem, to jest pierwszy odcinek serii, moi drodzy. Seria jak długa będzie, to się jeszcze zobaczy. Mam nadzieję, że wam również się spodoba. A jeśli się spodoba, no to wiecie co robić. Zostawcie łapeczkę, wasze fantastyczne komentarze, jakiś subik, jakiś napiwek. Oczywiście są jak najbardziej mile widziane. Także tyle, trzymajcie się i do zobaczyska.